Monsieur Korwin-Mikke. Dziękuję, pani przewodnicząca. Polska nie ma problemu z imigrantami. Polska ma problem z imigrantami, którzy w realizacji absurdalnej doktryny dublińskiej trzyma się w obozach koncentracyjnych i oni z nich chcą uciec z Polski do Niemiec, do Austrii i innych krajów. Dlaczego? Dlatego, bo w Polsce są znacznie niższe zasiłki socjalne. Jeżeli byśmy zlikwidowali zasiłki socjalne, to wtedy by nie przyjeżdżali do Polski ludzie i do całej Europy ludzie, którzy chcą żyć z zasiłków. Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni. Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, podczas zalew Europy śmieciem ludzkim. Powiedzmy jasno, śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. I Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować, bo nie dawała im żadnych zasiłków. A my niszczymy Europę. I ta polityka jest w przypadku upadku Europy. Dziękuję za uwagę. Socialism kills. Là, je pense que votre temps de parole est largement terminé, monsieur, surtout avec ce type de propos. Madame Galpelch, pour une minute.